witam was w kolejnym odcinku Edek vs. Widzowie. Dzisiaj z nami Gabex. Siemka. No i standardowo, jak to u mnie już bywa, nagrywamy drugi raz, bo pierwszy odcinek zepsułem. Możecie do start w ramach otuchy zadać parę pytań w komentarzach. Nie, to nie miało sensu. Ale my zadamy parę pytań do Gabexa. Co, na samym początku ostatnio zgadłem bez podpowiedzi, jak ma Gabex na imię. Możecie napisać, czy ktoś zgadnie. No i gramy jeden na jeden. Wiem, że już cię pytałem, ale... No, nowy odcinek, to muszę zapytać jeszcze raz. Jak długo grasz w Rocketa, jakie masz rangi i tak dalej? Rocketa gra z 3 tygodni około. O, już widzicie, tydzień dłuższy staż. No. Kurde, już jest oktana. I ogólnie rangi to mam akurat już trochę lepsze, bo na dwójkach mam chyba tam silver. Nie silver, niech to już coś zmienić. Pewnie silver. Coś takiego. No, ostatnio jak nagrywaliśmy, to jeszcze nie było rank. Także się wiele pozmieniało, jak widzicie. No, pyk. Dalej Rocket się nie znudził, rozumiem. No to fajnie, bardzo dobrze. Tutaj zrobiliśmy tydzień próby. No i co, kolejne standardowe pytanie, panie Gabexie. Otóż, w jakie gry pan gra poza Rocketem? W Fortnite'a, czasem w Minecraft'a, czy tak rzadko już. A co tam w ogóle, jak tam Dzionek i tak dalej? W sumie nigdy o to nie pytam chyba. Dzionek to tak średnio bym powiedział, trochę sprawdził z pola. Pyk, ależ wybuch. Coś mi ostatnio bardziej przycina gry. Nie no, obstawiam, że bo teraz nagrywamy jeszcze wcześniej niż ostatnio, to na pewno nie jesteś po kolacji. To spytam, co tam na obiad było. Aha, powiem sery smażone i takie fachowo, nie wiem jak się to nazywa. No takie, takie jakby. Serowe czy jakie? A, to larki. Tak. No nie wiem. Pewnie to larki. Cyk. Nie ma tak łatwo. Okej, to pijemy. Myślałem, że jak tam na 60 FPS-ów... Ej, czemu się lepiej gra na 120? W sensie... Myślałem, że jak troszeczkę mi przycinało na 120 i dam na 60 na nagrywkach, to będzie gigi cała. Nie jest? Okej. Okay. Serio, lepiej się gra na tylu. To mam nadzieję, że nie wyglądało to jakoś. To przynajmniej test zrobiłem. No i co tam jeszcze wcześniej pytałem? Chyba po prostu... zapomniałem w ogóle tych wszystkich tekstów na start odcinka powiedzieć. To możemy ten... w sensie o tych łapkach, jak się zgłosić i tak dalej. W Discordzie. To możemy cię zapytać, czy dalej pozdrawiasz kota i tak dalej? Czy tym razem kogoś innego? Psa to było. Pozdrawiam wszystkie koty świata. Muszę sobie przypomnieć, jak ty miałeś nazwanego psa. Uwaga, teraz największe skupienie odcinku. Jak twój pies się nazywał? Jakiś taki nieskazitelny imię miał. Przypomnę sobie. W międzyczasie a propos imion, jak już na pewno obstawiliście, Gabex to jakby ktoś nie wpadł. Gabriel, patrzcie, jaki ja przebiegu jestem. Zgadłem to sam, to musiałem się pochwalić. Czekaj, jak się twój pies nazywał? Naprawdę. Skali. Wymienię 5 imion, to ci powiem. Ryszard, Alf, Lucky. Myślałem, że trudniejsze to imion niż. No dobra, w każdym razie chyba Alf. No, tak. A wiedziałem, kurczę. Jakbyś dał trudniejsze imiona, to też bym wiedział. Cyk, kopniak. No, śmieszki musi wyjść. O nie, no co za misa, sadził kopniaka. No dobra, no to widzimy się po cięciu. No mam dobra, pytanko. Widzimy się po cięciu. Mam takie pytanko do siebie. No. Nie wiem, czy mogę. No dobra, najwyżej się wytnie. Dobra. Zapromujesz mi kanał, tak? Ma pan kanał? No, mam. No to proszę bardzo. 95 subskrypcji. Gabex. A to nie, czekaj, to jeszcze najważniejsze pytanie. Czy jest na nim Rokut? Nie, bo mam tego, więc tutaj go pada. Ale jak mi... Ale będzie prawdopodobnie.
No, no to kurczę, jak będzie, tylko muszę to będzie fajnie. Zrobić dobrego. Tak, bo na razie to będzie bez dźwięku musiał. Musimy wygrać. Musimy być bezlitośni. Dawaj, strzelaj! A właśnie w pierwszym odcinku było wyzwanie, żebyś strzelił bramkę na casualach, bo mówiłeś, że nie strzelisz, a w końcu nawaliłeś ten bramek. Teraz też musisz. Ciężko trochę będą. Teraz to lepiej. Czy ten gości nie oddał strzału? Ale to było nieprzewidywalne. O, we mnie ty już trafiasz. A no tak, bo wcześniej zapomniałem powiedzieć. Jak ktoś chce wystąpić w Edek vs. Widzowie, to to zaprasza na Discorda, bo tam są zgłoszenia. No, tam też Gabex się dostał. No także linki w opisie. Polecam. Troszeczkę późno o tym powiedziałem, ale lepiej później niż wcale. To w opisie jeszcze dopiszę, Strzelaj! Dobra, mamy. Na zwycięstwo tutaj Gabek strzeli, teraz tylko trzymać. Nie wiem, czy to nie jest przez to, że mam przechwytywanie okna, nie przechwytywanie gry, nie wiem, czy to ma jakiś wpływ. Jak ktoś się zna, to może napisać, ale i tak pewnie sobie to zmienię. O, kurde. Ajajaj. Jeszcze byś w punktach wyprzedził, kurde. Ale agresor. A! A? Dobra, jest obrona. Gabek uratował. Imponująca. Okej. Dało się wybronić tym razem. I kontratak na pełnej. Kurczę. Oj, bardzo wysypałem. No naprawdę. Coś mi tak bardziej przycina w tym ciekawym sensie. Nie wiem ze względu na co. Czy coś mi się tam robi? O! Nie, nie weszłoby. Ale by była bramka głupia, samobój. Ty Gabek zabił, a ten sobie strzelił prawie. W sumie to twoja bramka takiego. Sprowokowałeś go. O, dobra. Okej. Coś tam nie radę? O. No dobra, wygrana. No powiedziałbym, że było łatwo. No i można to przy tym zostać. Okej, to tak jak przypominam, jak ktoś chce wziąć udział w Edek vs. Widzowie, no to zapraszam na Discorda. No dzisiaj był z nami Gabex. Chyba, no jak o czymś zapomniałem, to powiedzmy, że to napiszę na ekranie teraz. No i tyle, był z nami Gabex, elo. Siema.